Cześć! Dzisiaj będzie o tym, co robić z kosmetykami, których nie potrzebujecie. To, co jest tutaj za moimi plecami, to jest wynik radykalnego sprzątania biura, beauty roomu, czyli miejsca, gdzie trzymałam już kosmetyki, bo kiedy oglądacie ten film, to już zdążyłam się przeprowadzić. Więc zrobię też film z nową organizacją tego, co mi zostało, bo została jakaś 1/6 tego wszystkiego. To wszystko jest mi niepotrzebne. No i teraz, co ja z tym robię i co wy możecie zrobić z kosmetykami, które są wam niepotrzebne? Bo ja je dzielę na 3 grupy. W ogóle kosmetyki, które tutaj robiłam, cały ten remanent, to podzieliłam na 3 grupy. Te, które zostawiam, ich było zdecydowanie najmniej. Te, które wyrzucam, bo na przykład się przeterminowały. No i teraz nauczę was, jak tu poznawać i jak tutaj decydować, co jest przeterminowane, co jest niezdatne do użytku. I trzecia grupa, bardzo duża, czyli te kosmetyki, które oddaję, przekazuję dalej. No i jak wy możecie, komu możecie oddać, jak to zrobić? To wszystko będzie w tym filmie, więc zaczynamy, ogarniamy. Jak sprawdzić datę ważności kosmetyku? Jest coś takiego jak PAO, P-A-O, Period After Opening, czyli czas przydatności kosmetyku od jego pierwszego otwarcia. I to jest obowiązkowy symbol, który powinien być na każdym kosmetyku. I zwykle dla produktów suchych, pudrowych, takich jak cienie, takich jak pudry, takich jak róże i tak dalej, to wszystko, co jest suche, albo takie sypkie, albo sprasowane, to okres ważności jest no, od 6 do 36 miesięcy, przynajmniej ten PAO. Tutaj mamy puder i są 24 miesiące. A dla kosmetyków mokrych, wszędzie tam, gdzie jest woda i w ogóle jest mokry kosmetyk, czy jest na tłuszczach, to jego przydatność jest trochę krótsza i zwykle to jest od 6 do 24 miesięcy. No i teraz, nie ma tak, że cienie zawsze mają tak, a pomadki zawsze mają tak. Nie ma czegoś takiego. Ogólnie PAO jest po to, żeby chronić, można powiedzieć, konsumenta i producenta, czyli to jest ten czas, kiedy ten kosmetyk powinien mieć swoje właściwości. On nie powinien się w tym czasie zepsuć. Jeśli się zepsuje, to coś jest nie tak i można działać. Jeśli po tym czasie się zepsuje, to ma prawo się zepsuć, albo ma prawo was podrażniać, albo ma prawo was uczulać. No i tak. Ten czas jest zwykle bardzo krótki i mało kto po takim czasie wyrzuca kosmetyki. Czasami są naprawdę takie ewenementy, jak to, że na palecie cieni mamy tylko 6 miesięcy. To jest strasznie mało. Kto używa palety cieni tylko 6 miesięcy? Lol, naprawdę. Tutaj jest puder sypki i mamy 12. Tutaj jest paleta cieni 36. No i jak to? Przecież to są podobne cienie. Przynajmniej te, które wam pokazuję. Tam nie ma żadnych dziwnych formuł, nie ma tam nic innowacyjnego, innego, większość to maty i w ogóle. PAO poznacie po tym, że wygląda to jak otwarty słoiczek i ten otwarty słoiczek zwykle ma liczbę miesięcy. Mamy też brokat, czyli kawałki plastiku. Zamknięte w suchym opakowaniu i można by pomyśleć, co tutaj może się zdarzyć. Mam ten brokat, żeby właśnie powiedzieć wam, że ja nie mam oporów najmniejszych, żeby te kosmetyki trzymać i mieć je dłużej, bo używam je sama na sobie. Jeśli byłabym wizażystką, to przestrzegałabym bardzo mocno PAO, zwłaszcza do kosmetyków mokrych. Do suchych to jest dyskusyjne, no bo co się po takim brokacie, którego używa się higienicznie, czyli zawsze wysypuje, nie wprowadza się czynnika, który go psuje, czyli wody, zarazków, jakby używa się zawsze na czysto. Co może się z nim stać? Bo ja czuję się bezpiecznie trzymając takie produkty znacznie, znacznie dłużej. Podobnie jest z cieniami do powiek. Po cieniach można poznać to, że one przestają mieć swoje właściwości, czyli albo robią się dużo bardziej takie kruche, kredowe, to znaczy, że wtedy powinniście je wywalić, albo zaczynają śmierdzieć, ale śmierdzenie zwykle pojawia się w kosmetykach naprawdę, naprawdę starych, więc jak wam coś wali, to wy to wywalcie, bo to inaczej będzie, nie wiem, walić was w oczy albo waszą skórę. Jak teraz rozpoznać ten zapach niefajny? To jest zwykle taki zapach kosmetyków, może jakie miały wasze babcie,
albo dziadkowie, jeśli używali make-upu, takie stare pomadki albo stare pudry. On jest taki, to nie jest taki zjełczały zapach, taki typowy do jedzenia, że wiecie bezpośrednio, że się coś zepsuło. Tylko czujecie po tym zapachu, że to jednak nie jest to. Ten zapach nie jest wcale intensywny i zapach takiego starego kosmetyku. Mi się wydaje, że będziecie wiedzieli, o co chodzi. Ciężko, to on jest ciężki do opisania. Jak znacie jakieś lepsze słowa, żeby to jakoś tam nazwać, to napiszcie w komentarzu. Jak nazwać zapach starych kosmetyków, tych zepsutych. Okej, z zapachem to jest jedna sprawa, ale z drugiej strony wzrokowo też może być widać, że dane produkty nie są okej. Mam tutaj na przykład stare błyszczyki i błyszczyki do ust nie powinny być rozwarstwione. W ogóle, jeśli jakiś produkt może naturalnie, w sposób jakby zdrowy, być rozwarstwiony, to taka informacja musi być zawarta na opakowaniu. Może czasami nie na samym tutaj opakowaniu, ale na kartoniku, bądź jeśli wchodzicie na stronę producenta, to tam musi być zawarta w takiej, wiecie, po prostu na stronie produktu taka informacja, że produkt naturalnie może się rozwarstwiać. Więc to też warto sprawdzać. Czasami rzeczy się po prostu zsychają i takie brzeszki sobie tutaj się robią. To nie zawsze świadczy, że ten produkt zrobi Wam krzywdę. Czasami, jak wiecie, można dodać właśnie Duraline na przykład i używać dalej, ale sprawdźcie wcześniej, czy na pewno ten produkt będzie dla Was ok. A jeśli czujecie w ogóle jakikolwiek dyskomfort z używania produktu, nagle zaczął Was szczypać, albo zaczęła Was piec skóra, to bardzo możliwe, że to jest to i po prostu wywalcie i się wtedy nie zastanawiajcie. O, tutaj jeszcze ten błyszczyk. Wow, on wygląda niesamowicie. Tutaj ta przezroczysta część, to nie jest puste, tylko to jest przezroczysta część błyszczyka, który się tak rozwarstwił. Wygląda naprawdę mega. W sensie zepsucie też potrafi wyglądać mega, nie? Jeśli chodzi o pomadki i kredki, one bardzo często mają woski w sobie. I woski bardzo często zbierają się i robią taki szron jakby. Te woski czasami potrafią się wytrącać nawet w produktach, które są dobre, ale znów, to też powinno być coś, co powinno być taka informacja albo na opakowaniu, a zwłaszcza już na stronie producenta, stronie produktu danego producenta. Uuu, tutaj w podkładzie tak, nie wiem, czy będzie to widać, że tutaj pływa taka woda. Śmieszna. Pływa tutaj taka woda. No i wiecie, to może być w porządku, jeśli jest o tym coś napisane, a jeśli nie, to ja bym już tym się nie posmarowała po ryłku. Pamiętajcie, że jeśli Wasze kosmetyki stoją na słońcu, to jest mega killer w ogóle dla nich. I potrafią naprawdę się zepsuć jeszcze szybciej, potrafią w 2 miesiące nawet się zepsuć, jeśli wystawiacie je na słońce teraz, szczególnie latem. Więc ja bardzo Wam mocno... Albo jeszcze, kiedy nosicie między parapetem a łazienką, czyli mają wilgoć, i słońce, czyli dwa największe po prostu killery. Także zwracajcie też na to uwagę, że warunki, w jakich trzymacie swoje kosmetyki, bardzo mocno wpływają na ich trwałość, nie? Czyli ciepło, słońce i wysoka wilgoć nie lubią się z kosmetykami. Nie lubią się. Więc jeśli możecie schować w szafeczce po prostu, w łazience, ale w szafeczce, wiecie, to już jest znacznie lepiej, niż jeśli miałyby być na wierzchu. Chyba że to, wiecie, jest krem, on jest mocno zakręcany, nie ma problemu, tam się nie dostanie żadna wilgoć, jeśli będziecie go dokręcać, nie? Także luz. Trzeba, moim zdaniem, w tym wszystkim ważne jest to, żeby wiedzieć, na czym to wszystko polega, co od czego odróżniać, ale też kierować się swoimi własnymi zasadami, bo to, co ja bym zrobiła i co ja bym dla siebie zatrzymała, może być czymś zupełnie innym i Wy możecie mieć zupełnie inną granicę. I mi się wydaje, że też to jakby te indywidualne takie preferencje są tutaj ważne i jakby niezaprzeczalne, jeśli robicie inaczej i dobrze Wam się z tym żyje, no to good for you, nie? Po prostu, wiecie. No, na szczęście od tego się nie da umrzeć, nie? No, można się mocno poparzyć albo dostać reakcji alergicznej, ale... Nie, wiecie, bywają gorsze rzeczy w życiu, nie? Idealny świat to taki, i tak robi bardzo duża część wizażystów, że w momencie otwarcia kosmetyku przykleja sobie malutką datę, kiedy właśnie to otwarcie nastąpiło. Albo z kolei datę, w której ten kosmetyk powinien zostać wymieniony na nowy. Skóry innych ludzi to nie przelewki, z jednej strony, żeby świadczyć wysoką jakość usług, a z drugiej strony, żeby wszyscy klienci, klientki były w pełni bezpieczni, niezależnie od ich cery, bo niektóre po prostu reagują bardzo szybko źle na kosmetyki, które są przeterminowane, no to właśnie można zastosować taką technikę. Po prostu przyklejania daty do każdego wieczka.
No dobra, no to mamy niepotrzebne kosmetki. Ja mam ich trochę. Co z nimi można zrobić, oprócz pozbycia się tych, które ewidentnie muszą zostać wyrzucone? Powiem Wam, jak sortować i do których śmietników co należy wkładać, żeby poddać maksymalnie to, co mamy, recyklingowi, ale powiem może teraz o tym, co zrobić z kosmetykami, których wiecie, że nie będziecie używać, a mogą się po prostu komuś przydać. I to jest to, co zwykle ja robię, bo ja nie sprzedaję swoich kosmetyków, nawet jak są nowe, nawet jak zdarzają mi się te takie nieotwarte i w ogóle, albo jakieś edycje specjalne, które do mnie trafiają, a ja w ogóle ich nie chcę, bo ja bardzo mało w ogóle kosmetyków zatrzymuję. Dużej części paczek w ogóle nie przyjmuję, czyli mówię, że nie chcę, żeby były mi wysłane, ale czasami się zdarza niestety nadal, że ludzie i tak mi je wysyłają, albo marki mi je wysyłają i bardzo często z całej wielkiej paczki biorę na przykład jedną rzecz, albo nie biorę niczego i to potem właśnie przekazuję. I często takie większe, fajniejsze paczki, rzeczy nieużywane przekazuję na przykład dla jakichś fundacji, które potem mogą te dobrej jakości kosmetyki na przykład wystawiać na aukcje i je sprzedawać i one idą na jakiś konkretny cel. Na przykład dla konkretnej osoby, albo dla konkretnych zwierzaków, albo na konkretne schronisko. I mam kilka takich osób, z którymi po prostu, którym regularnie wysyłam coś takiego raz, dwa razy w roku i wtedy to w ten sposób działa, ale można po prostu oddać kosmetyki i to też jest super sprawa miejskim ośrodkom pomocy społecznej, świetlicom środowiskowym, domom samotnej matki i domom dziecka. I ja mówię tutaj nie tylko o kosmetykach, ale też na przykład rzeczach domowych, takich kuchennych albo rzeczach do ubrania, których nie potrzebujecie. To nadal jest ta sama grupa miejsc, która bardzo chętnie przyjmie takie rzeczy, bo jest bardzo dużo potrzebujących ludzi i warto nieużywane rzeczy przekazać dalej. No jak to zrobić? Otwieracie Google, wpisujecie na przykład dom samotnej matki albo dom dziecka i nazwę waszej miejscowości. Wyskoczą wam takie ośrodki, no i bierzecie do nich kontakt. Albo maila piszecie, albo po prostu dzwonicie i tam mówicie, co macie do oddania. Na przykład, jakie typy produktów, jak ubrania czy buty, rzeczy, jakieś takie różne rzeczy, to napiszcie na przykład jakiego typu, na jaką porę roku, w jakim rozmiarze. I po prostu informujecie i takie miejsce wam powie, czy te rzeczy się przydadzą. Z doświadczenia wiem, że ta komunikacja jest bardzo wprost, bezpośrednia i naprawdę dzwoniąc, mając spisane wszystkie produkty, które macie, bardzo szybko od razu ludzie wiedzą, czy danego typu rzeczy potrzebują, bo czasami nie wszystko wszędzie jest potrzebne, a najfajniej, kiedy przekazujemy naszą pomoc, nasze rzeczy, tym, którzy najbardziej tego właśnie konkretnie potrzebują. No i dobra, macie miejsce, powiedzmy dwa. Rozkładacie swoje rzeczy na te dwa miejsca, bo w jednym chcą jedne typ rzeczy, w drugim miejscu chcą drugi typ rzeczy. No i umawiacie się, w jaki sposób przekazujecie. Bo w ogóle to nie musi być też w waszym mieście. To może być, bo może być wam łatwiej na przykład zawieźć samochodem. Czy umawiacie się na dzień i godzinę i to zawozicie. Ale może być tak, że wy nie macie transportu i na przykład pytacie, czy ktoś z tego ośrodka mógłby odebrać to z waszego domu. Albo zamawiacie taksówkę i taksówką nadajecie i się umawiacie, że ktoś za 10-15 minut odbierze to z taksóweczki, która tam będzie. Ale równie dobrze możecie po prostu nadać paczkę. Czy to będzie w waszym mieście, czy to po prostu będzie nawet pół Polski dalej. Po prostu wystarczy nadać paczkę. Już. Naprawdę, czasami jak ktoś jest bardzo taki stronie od kontaktu z ludźmi, no to można się dogadać mailem, czyli w ogóle nie face to face, ani nie dzwoniąc, a potem po prostu nadać paczkę kurierem i cyk i w ogóle. No, więc jest opcja dla każdego typu osobowości i preferencji kontaktu. Dobra, a co zrobić z tymi wszystkimi kosmetykami, które się nadają do użytku, które są po prostu do śmieci? Jak je dobrze posortować? Bo to jest bardzo ważna rzecz. Nadawanie temu, co już mamy, drugiego życia, chociażby podzespołom, jest super istotne, bo wiele rodzajów plastiku jest nie do przetworzenia, ale duża część da się przetworzyć wtórnie. Pamiętajcie, żeby sprawdzić zasady segregacji waszej miejscowości, bo one nie są identyczne w całej Polsce. W ogóle ja o tym nie wiedziałam, ale to jest super ważne. Ja korzystam, u nas w ogóle w biurze korzystamy ze strony Segreguj na piątkę i tam po prostu wpisuje się przedmiot i od razu wam wyskakuje, gdzie ten dany typ przedmiotu, do którego śmietnika najlepiej wyrzucać. I teraz taką małą ściągę wam dam. I na ekranie tutaj wam też poczytam. Pojemnik żółty.
czyli na metale i tworzywa sztuczne. Tutaj wyrzucamy na przykład plastikowe butelki po szamponach, po żelach pod prysznic, odżywkach. Wyrzucamy tutaj też tubki po kremach, balsamach, opakowanie plastikowe z pompką i pompką Airless. Wywalamy tu też plastikowe nakrętki, metalowe opakowania po pudrach czy szminkach, metalowe tubki, no i też opakowania plastikowe, które są powleczone, jakby pomalowane metaliczną farbą. Do zielonego kosza, czyli do szkła, wyrzucamy flakony po perfumach, słoiki po kremach, jakichś ampułkach, puste, bezbarwne buteleczki po lakierach. Z kolei do papieru, czyli do niebieskiego, wyrzucamy kartoniki i jakieś takie opakowania zbiorcze plus ulotki. I teraz bardzo ważny kosz, czyli zmieszany, czarny. Tutaj wywalamy przeterminowane, niezużyte opakowania z zawartością. Też niezużyte do końca lakiery do paznokci, saszetki po maseczkach i w ogóle te wszystkie takie jednorazóweczki. Lecą tutaj też maski w płachcie, plastikowe opakowania po szminkach czy cieniach, opakowania po maskarach, zużyte pędzle i na przykład gąbki do kąpieli. Okej, myślę, że warto robić jakiś taki mocny remanent i czystki w tym, co mamy, żeby odgruzować z jednej strony nasze życie, a z drugiej strony też, żeby produktom, które mamy, których nie używamy, dać drugie życie. Tak, i mam nadzieję, że zachęciłam Was przede wszystkim do oddawania tych zbędnych rzeczy osobom bardziej potrzebującym, bo to jest po prostu spoko. I wiem, że czasami niektórzy po prostu mówią, no dobra, ja bym chciał, ale nie wiem, co zrobić. No to teraz już macie powiedziane w tym filmie, co trzeba zrobić i jak proste to jest. I ja Was bardzo mocno zachęcam. Więc puszczajcie to, co macie w świat. Niech innym się też dobrze używa. Nawet lepiej niż Wam, jak już tego nie używacie. A tutaj macie film z tworzenia tego bałaganu. Jak to powstało, skąd to się wzięło. Dlaczego jakby, dlaczego to wszystko? I po co, i jak dużo tego w ogóle tutaj jest? Bo znamy dokładną liczbę, ile tych rzeczy niepotrzebnych tutaj jest na tym dywanie. Z konkretna wartość, słuchajcie. Jak nie oglądaliście tamtego filmu, to wbijajcie do niego. A tak sobie teraz pomyślcie, jaka to mogłaby być wartość? Ile tego tutaj jest? Dzięki za zobaczenie, cześć.